to jest taki czas, w którym rośnie różnica między sklepami o najniższych cenach i tymi o najwyższych cenach. Są sprzedawcy, którzy na tej inflacji, mówiąc brzydko, jadą, to znaczy zwiększają swoje marże w sposób, w cudzysłowie, niesprawiedliwy, licząc na to, że klienci no, przyjdą, pokiwają głową, no jest drożej, wszystko jest droższe, no to kupujemy drożej, i są tacy, którzy tego nie zrobią. No tak jak w tym materiale, który pokazaliście przed chwilą, tak? No są takie miejsca na bazarkach, gdzie ceny się nie zmieniają, ten wzrost kosztów po prostu sprzedawcy biorą na klatę, a są takie miejsca, w których po prostu ceny rosną nie o 10, nie o 20, tylko o 30 albo 40 albo 50%. No i jeśli będziemy głosować nogami... Padły w Departamencie Stanu. Zwrócę jeszcze uwagę na to, co się dzieje w amerykańskim Senacie. Otóż w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy zarówno z senator Jean Shaheen, która jest jedną z ikon demokratycznej polityki, ona jest demokratyczną senator ze stanu New Hampshire, i rozmawialiśmy z senatorem Lindseyem Grahamem, republikaninem z południowej Karoliny, i gdy pytałem ich o stosunki polsko-amerykańskie, gdy pytałem ich o to, na jakim jesteśmy teraz etapie, to w przypadku senatora Grahama od razu w pierwszym zdaniu pojawiły się następujące słowa. To są kłopotliwe, czy też budzące obawy stosunki w związku z